Uśmiech jest mową duszy. Gdy słowa nie pomogą, uśmiech duszę poruszy. A Sienkiewicz powiedział, cuda czyni uśmiech kobiecej duszy. Cuda czyni, rzeczywiście. Siostra Dominika mieszka w Nowym Sączu z przerwami od lat 50. Przez ten czas była nauczycielką w szkole, którą w mieście prowadzi jej zgromadzenie. Przy swoich 105 latach cieszy się dobrym zdrowiem i niezwykłą błyskotliwością umysłu. I bardzo lubię uczyć. Wczoraj dzwoniły siostry z Kościerzyny, które były pierwszą moją placówką jako zakonnicy, bo przed tym ja mam jeszcze świecką pracę. To może siostra przybędzie na katechizację, ja mówię z dziką radością. Tylko, żeby matka pozwoliła, to pojadę i będę. Bardzo kocham pracę, kocham dzieci. Ale to wszystko dał Pan Bóg od takiego, od czterolatki. Pytamy o receptę na długowieczność. Receptę? Ojej, to chyba do Pana Boga, zły adres do mnie. Ale jest tyle osób, które się modlą i dożywają ledwie 50 albo i nie. Umierają młodo, a siostra żyje, żyje. Ale naprawdę to nie moja wina. Wina nie piję, bo złożyłam w takich młodych, dziewczęcych latach już abstynencja. Alkoholu nie biorę do ust. Papierosy siostra paliła? Nie? A po co? Zatruwać organizm. A mówi się, że to przyjemność. Przyjemność musi być rozumna. A rozum mówi nie pal. Przyjemnie. Nawet jeżeli ktoś ma cukrzycę, to chociaż jest bardzo przyjemnie jeść ciastka, ale nie powinien. A wszystko musi być kontrola rozumu, a rozum pod kontrolą prawa Bożego, tak czy nie? No, więc wszyscy się rozumiemy. Siostra Dominika swoją radością zaraża wszystkich. Jak podkreśla, uśmiech na co dzień jest bardzo ważny, a więc także w dniu 105 urodzin zabraknąć go nie mogło. Moja siostra jest naszą dumą. Dumą i próbą, bo jest jedyną 105-latką. Dobrze, ale może pan prezydent pozwoli, że ja to odnoszę do Boga. Ale oczywiście co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Palce, proszę przyjąć jeszcze raz ode mnie. Bardzo proszę. No i drobny upominek też. No, a oni zdejmują i piszą, tak? Piszą nie tylko, bo nagrywają.